Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Jezus przemienia się na górze. Góra jest uprzywilejowanym miejscem epifanii, objawienia się Boga. Mojżeszowi Bóg objawił się na świętej górze. Również Eliasz rozmawiał z Bogiem na górze Choreb. Dziś widzimy tych samych mężów Bożych, jak na górze rozmawiają z Chrystusem. Scena ta potwierdza autentyczność posłannictwa Jezusa, legitymizuje Jego dzieło i naukę, którą głosi. Mojżesz i Eliasz to dwa największe autorytety Starego Testamentu. Potwierdzają oni, że wszystko, co jest napisane w prawie i u proroków na temat Mesjasza, wypełnia się w osobie Jezusa z Nazaretu. Gdy czytamy starotestamentalne historie, możemy w tych opowiadaniach i proroctwach odnaleźć Jezusa Chrystusa. Księgi Starego Przymierza zapowiadają Chrystusa, dlatego ich lektura dla nas chrześcijan ma ogromną wartość. Jednak należy pamiętać, że musimy w sobie wyrobić pewną umiejętność odkrywania Boga obecnego w tamtych wydarzeniach. Zdolność patrzenia w głąb opowiadań biblijnych i dostrzegania w nich sensu duchowego przydaje się również w życiu codziennym, gdy podczas różnych kolei życia potrafimy coraz lepiej dostrzegać działanie Boga i przyjmować wszystko, co nam życie przynosi jako wolę Bożą. Scena z dzisiejszej Ewangelii powinna nazywać się raczej przemienieniem uczniów Chrystusa, a nie przemienieniem Pańskim. Nic w Chrystusie nie uległo przemianie. On jednak na chwilę zrzucił swoją zewnętrzną szatę i ukazał apostołom piękno swojego bóstwa. Pod wpływem tego boskiego światła przemieniają się serca Chrystusowych uczniów. Światło jest synonimem poznania. Niech światło bijące z góry przemienienia i to bijące z kart Pisma Świętego przemienia także nasze serca, abyśmy lepiej potrafili widzieć Boga, a przez to coraz ściślej się z Nim jednoczyli.